witam wszystkich przyjaciół, wszystkich ludzi Solidarności. Łączymy się dzisiaj w tym proteście z Solidarnością w całej Polsce, z koleżankami i kolegami z wszystkich regionów. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że Polska się budzi i że nie pozwolimy dłużej spać bezczynnie temu rządowi. Polska się budzi. Koleżanki i koledzy, przyjaciele, prawie 3 lata temu, kiedy największe potęgi gospodarcze świata, gospodarki Stanów Zjednoczonych, po Niemcy, powoli pogrążały się w kryzysie, zaczynała się u nich recesja. W Polsce byliśmy pewni, że ta fala dojdzie i do nas. Wtedy Solidarność rozpoczęła kampanię Solidarność na kryzys. Stawialiśmy postulaty, żeby zrobić wszystko, aby spodziewane ciężary kryzysu rozkładać równo na wszystkich. Na lepiej i gorzej zarabiających, ale przede wszystkim na pracowników, ale i na pracodawców i na państwo. Żeby wszystkie te sektory solidarnie dźwigały ciężar tego kryzysu. Taką kampanię rozpoczęliśmy na koniec sierpnia we wrześniu 2008 roku. Postulowaliśmy podniesienie płacy minimalnej i postulowaliśmy podnoszenie, nie obniżanie płac. Jak pamiętacie, wszyscy wtedy zgodnie mówili, że głównym motorem napędzającym polską gospodarkę jest popyt wewnętrzny. A więc nasze płace, te pieniądze, które my, Polacy, społeczeństwo wydawało na życie, na konsumpcję. Wołaliśmy, żeby nie tłumić, nie gasić tego silnika, żeby motor polskiej gospodarki kręcił się jak najdłużej. Pamiętacie, jak szydzono z nas, jak atakowano nas wtedy. Jesienią tamtego roku, w listopadzie, na takim zamkniętym, jak zapewniał pan premier, zamkniętym posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej, z którego potem dziwnym trafem przeciekły wręcz do mediów nagrania, i Polska epatowała się znakomitym wystąpieniem pana premiera. Nie puszczono na tym nagraniu słów pana premiera, który skierował do nas wszystkich, do partnerów społecznych, do pracodawców i do związkowców. Powiedział wtedy taką oto maksymę. Jak nie wiadomo, co robić, to najlepiej nie robić nic. Tak, taką maksymę wygłosił wtedy premier Donald Tusk. Że polski rząd w tamtym czasie nie robił nic. Przestraszył tym do tego stopnia pracodawców, że podjęli z nami, ze związkami, dwustronne rozmowy, negocjacje. Pamiętacie tę późną zimę i wczesną wiosnę, luty, marzec 2009, kiedy negocjowaliśmy z pracodawcami tak zwany pakt antykryzysowy albo pakiet antykryzysowy. Wynegocjowaliśmy to do marca, a potem wspólnie zwróciliśmy się do rządu, żeby przyjął te wynegocjowane przez partnerów społecznych punkty i zrobił z tego ustawę. Jak zwykle, rząd przyjął część, wybrał sobie, co dla niego było wygodne, oszukał nas i przyjął ustawę antykryzysową, tym się zasłaniając. Ale jak pamiętacie, do maja, zgodnie z tym, co mówił pan premier Tusk, w listopadzie do partnerów społecznych rząd nie robił nic i nie przeszkodziło to panu premierowi Tuskowi ogłosić w maju, też to pewnie pamiętacie, taki oto komunikat, że polski rząd radzi sobie z kryzysem najlepiej w tej części świata. Pamiętacie ten komunikat? Takie zdanie wygłosił w maju, kiedy przez pół roku nie robili nic.
troszkę będę odświeżał pamięć, głównie panu premierowi. Pamiętacie wówczas, że głównym argumentem dla nieangażowania środków z budżetu, nie podejmowania działań tak jak w innych krajach europejskich, w których podejmowano różne działania pomocowe, stymulowano pomoc publiczną po to, żeby podtrzymywać popyt. W Polsce nie robiono tego, tłumacząc rygorami budżetowymi po to, żeby wejść do strefy euro. Już mieliśmy wchodzić do korytarza po to, żeby w 2012 roku wejść do strefy euro. To strefa euro miała być lekarstwem na kryzys. Tak wtedy mówiły wszystkie autorytety ekonomiczne, które mądrzą się do dzisiaj, z Balcerowiczem włącznie. To strefa euro będzie ratunkiem. Dzisiaj widzimy, jakim jest ratunkiem dla Portugalii, dla Hiszpanii czy dla Grecji. Tak, epatowano nas wtedy kolorową wyspą. Opowiadano, że Polska jest zieloną wyspą rozwoju na tle innych krajów pogrążających się w recesji. Tymczasem, jak wyglądała prawda, którą coraz bardziej, coraz boleśniej widzimy dzisiaj? To prawda, że przejściowo Polska nie zeszła poniżej zera, jeśli chodzi o wzrost PKB. Ale inne kraje, które przekroczyły tą granicę, dużo lepiej i dużo skuteczniej chroniły swoich obywateli. Broniły miejsc pracy, chroniły się przed bezrobociem. Pomocą socjalną, tak jak mówiłem, stymulowały popyt. I dzisiaj z dużo większym spokojem patrzą w przyszłość. W sytuacji, gdy w Polsce bezrobocie i poczucie bezpieczeństwa Polaków wcale nie rośnie, przeciwnie, maleje. Odniosę się do jeszcze jednego stwierdzenia i do sytuacji, cytując pana Tuska. Powtarzam to jego zdanie. Polska najlepiej radzi sobie z kryzysem. Ale co to znaczy radzić sobie z kryzysem? W 2007 roku w takim sporze w telewizji wyborczym z premierem Jarosławem Kaczyńskim powiedział takie zdanie: gospodarka to portfele prostych ludzi. Takie zdanie. I ono jest zdaniem prawdziwym. Ale czy mówił je szczerze? Czy mówiąc o tej zielonej wyspie przykłada kryterium portfeli prostych ludzi? Czy przykłada zupełnie inne kryteria? I czy mieliśmy sytuację taką, że z innych krajów, dużo bardziej pogrążonych w kryzysie, z Irlandii, z Anglii, mieliśmy falę powrotów do Polski, emigrantów, którzy tam byli i są dotknięci tym kryzysem? Nie. Oni woleli i wolą zostać tam, w tych krajach mocniej od Polski dotkniętych kryzysem, bo tam poziom pomocy socjalnej dla ludzi bezrobotnych również jest dużo większy niż w Polsce. I dla człowieka, który mierzy sytuację gospodarczą swojego kraju przez pryzmat swojego portfela, Polska nie jest zieloną wyspą. Polska jest czarną wyspą niesprawiedliwości. Polska jest całą czarną wyspą niesprawiedliwości, rosnącego rozwarstwienia płacowego, rosnących obszarów biedy i puste hasła o likwidacji wykluczenia, o realizacji strategii, najpierw lizbońskiej, teraz Europa 2020, gdzie walka z wykluczeniem społecznym jest jednym z naczelnych zadań, w Polsce sprowadza się do frazesów, do pustych haseł, nie robiąc w praktyce nic. Przeciwnie, czego dzisiaj doświadczamy? To jest jeden z naszych postulatów, mówiący o obronie miejsc pracy, o obronie stałego zatrudnienia. W Polsce dzisiaj stałe zatrudnienie topnieje jak kostka lodu. Już tylko niespełna połowa pracujących ma stałe zatrudnienie. Jesteśmy w Europie rekordzistą, jeśli chodzi o zatrudnienie na czas określony, rekordzistą, jak chodzi o pozakodeksowe formy zatrudnienia. Mało tego, co się dzieje w służbie zdrowia? Niedawno obserwowaliście ten gorszący spektakl
kiedy resort zdrowia, kiedy pani minister forsowała i broniła formuły tak zwanych kontraktów, fałszywego samozatrudnienia w służbie zdrowia, możliwości tego. Artykuł 22 Kodeksu Pracy stanowi jasno. Każda forma pracy, bez względu na nazwę zawartej umowy, jeśli wykonywana jest pod kierunkiem, w określonym miejscu i określonych godzinach, jest stosunkiem pracy bez względu na nazwę zawartego porozumienia. I mieliśmy do czynienia, i mamy do czynienia, że resort zdrowia, minister, przy wsparciu pana premiera, podżega do omijania prawa. To jest podżeganie do omijania prawa. My, Solidarność, nie zamkniemy oczu na tą dziejącą się niesprawiedliwość. Będziemy wołali wszędzie tam, gdzie ludzie pracy będą potrzebowali pomocy w obronie swojej godności, jak uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj i będziemy wszędzie, gdy będzie taka potrzeba. Solidarność! Solidarność! Nasza delegacja z przewodniczącym Krzysztofem Tośmą, ale proszę pozwolić, że jeszcze na 2 minuty oddamy głos przewodniczącemu Krajowej Sekcji Portów Morskich, abyśmy posłuchali dobitnie, jak traktuje się barwy narodowe, jak traktuje się flagę w polskim zakładzie pracy. Koleżanki i koledzy, jesteśmy tutaj po to, żeby wstawić się za tymi, którzy mają najtrudniej, za podniesieniem pracy minimalnej, za umowami o pracę na czas określony, ale też jesteśmy tutaj, żeby mówić o naszych problemach. Te hasła na transparentach mówią, że tutaj obecni mają problemy w własnych zakładach pracy. Chciałbym krótko powiedzieć o tym, co dręczy polskie porty. Jest tym prywatyzacja. Prywatyzacja, która zmierza do tego, że prędzej czy później pracownicy są zwalniani, tracą miejsca pracy. Tutaj niedaleko w Gdyni, w porcie Gdynia, toczy się prywatyzacja, w której zarząd portu przygotował umowę prywatyzacyjną, w której pozwala inwestorowi zagranicznemu zmienić polską banderę za 1 000 000 zł. Nasi dziadowie, ojcowie oddawali życie za barwy narodowe. Dzisiaj może być tak, że inwestor zmieni polską, naszą narodową banderę. Holowniki w porcie Gdynia będą pływały pod obcą banderą. Pracownicy portu, pracownicy przedsiębiorstwa WUŻ, przedsiębiorstwo usług żeglugowych i portowych nigdy się na to nie zgodzą. Apelujemy do was wszystkich o pomoc w tym, abyśmy nie pozwolili przehandlować polskiej narodowej bandery. Dziękuję. Szczęść Boże. Protestu. Przez te 2 godziny, jeżeli ktoś chciałby wysłuchać, wysłuchałby tych wszystkich autentycznych, realnych problemów pracowniczych, z którymi dzisiaj wyszliśmy na ulicę Gdańska. Wysłuchałby problemów oświaty, służby zdrowia, kolejarzy, portowców, stoczniowców, bo wszyscy tutaj byliśmy razem. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękuję kolegom ze Słupska. Bębniarzom, którzy towarzyszyli nam przez cały czas. Dziękujemy. Organizacja.
manifestacji, bo nie jesteśmy sami i nie będziemy sami. Jesteśmy tutaj, bo nie chcemy podzielić losu tych zakładów, które pokazywaliśmy dzisiaj mieszkańcom Gdańska na symbolicznych tablicach. Stoczni Radunia, Stoczni Gdynia, Gryfus Szczecin, Sezamoru i wielu, wielu innych zakładów, których niestety przedstawicieli dzisiaj z nami już nie ma. O zakończenie naszej manifestacji kilka ostatnich słów przewodniczącego Krzysztofa Dośle. Koleżanki i koledzy, przekazaliśmy naszą petycję wraz z wszystkimi załączonymi do niej postulatami, naszymi postulatami, panu wojewodzie, który zobowiązał się, że niezwłocznie przekażę premierowi rządu Rzeczpospolitej, panu Donaldowi Tuskowi. Będziemy pilnowali realizacji tych postulatów. Już 30 czerwca w Warszawie będziemy mieli możliwość zapytać się, ile z nich już Rada Ministrów rozpoznała i w jaki sposób ma je zamiar zrealizować. A jeśli to nie pomoże, to będziemy przychodzili i będziemy pytali do skutku. Nie chcemy dzielić losu likwidowanych zakładów. Nie chcemy dzielić losu zwalnianych z pracy pracowników. Nie chcemy powiększać grupy bezrobotnych, których dzisiaj również w dzisiejszej manifestacji witamy i cieszymy się, że są z nami. Tylko wspólne wołanie o sprawiedliwość może przynieść jakiekolwiek rezultaty. Cieszymy się, że są z nami kibice piłkarscy, bo oni również dzisiaj są wrogiem publicznym. Koleżanki, koledzy, dziękujemy w imieniu organizatorów, wszystkim, którzy dzisiaj poświęcili swój czas. Przyjechali z wszystkich miast naszego województwa, z wszystkich zakątków naszego województwa, aby upomnieć się o tych, którzy tego nie mogą zrobić, o tych najbiedniejszych, aby upomnieć się o sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo. Pozwólcie, że na zakończenie naszej manifestacji odśpiewamy hymn i później się rozejdziemy. Szczęśliwego powrotu do domu. Szczęść Boże nam wszystkim. Szczęść Boże Solidarności. Szczęść Boże Polsce.